Jesteśmy na wystawie poświęconej artyście związanemu z Krakowem, Danielowi Mrozowi. Wystawa jest częścią cyklu Artyści Przypomniani. Daniel Mróz był rysownikiem i to chyba było najbardziej charakterystyczne dla niego. Taka charakterystyczna kreska. Drugą taką ważnym elementem w twórczości artysty jest kolaż. Mniej znana jego twórczość, twórczość scenograficzna, też jest na tej wystawie pokazana. Jak mnie pytano na przykład, jaką wystawę robi, prawda? No Daniel Mróz, no to większość osób, że nie bardzo kojarzy. A w momencie, kiedy przytaczałam Przekrój czy Lem, no to od razu było, a no to rzeczywiście znam tego artystę, czyli on z jednej strony jest zapomniany jako Daniel Mróz z imienia i nazwiska, a jako twórca, jako artysta nadal jest znany i gdzieś tam w tej świadomości funkcjonuje. Pierwsza sala to Inspiracje Rodzina i tutaj pokazuje Daniela Mroza jako człowieka, jako męża, jako brata, jako ojca i człowieka zafascynowanego światem. W drugiej sali, sali literackiej, pokazuje ilustracje do Przekroju, Mrożka, Lema, Kerna, Greena, Foglera. A w trzeciej sali teatralnej realizacje scenograficzne i kostiumy, które projektował dla teatrów Daniel Mróz. Moim zdaniem najciekawszym eksponatem są kostiumy teatralne, właśnie dlatego, że twórczość teatralna Mroza jest mniej znana i to są jedyne dwa kostiumy, które zachowały się do naszych czasów. Wystawa prezentowana jest w Kamienicy Hipolitów i można ją oglądać do 17 maja.